Ale jazda, żeśmy to wygrali, to jest coś niesamowitego, no. Super Okens, widzisz, no. No, ja cię pierniczę. Cześć, witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Roka, przede mną jest kto? No kto? No kto? Twój best friend? Royson! Witamy was bardzo serdecznie. I tak jak ostatnio w moim materiale pogadaliśmy sobie o Wilku z Wall Street, tak w dniu dzisiejszym pogadamy sobie o najnowszym Hobbicie. Tak jest i to z wielką przyjemnością, wiesz co? Ja, zaczynaj, ja ci nie przerywam. A to jeszcze będą takie gadki niezobowiązujące. Ja sobie ostatnio, podczas ostatniego odcinka uzmysłowiłem sobie, jak piekielnie trudno jest, kurde, gadać konkretnie i jeszcze grać w Battlefielda, to jest po prostu... Albo to, albo to. No, no, to jest prawie niewykonalne. I strasznie mi się spodobał ten jeden moment, kiedy żeśmy obaj siedzieli w krzakach, to ze 3 minut... Oh fucking hell. To... O nie, i to jeszcze mój kuzyn nas rozwalił, no, w czasie takiej fajnej rozmowy. Tak. Poważnie? Adam, tak. To jest bardzo zabójca? Tak, to on. Jezu, ja tego gościa tak kochałem. I nie bez powodu, kurwa, użyłem tutaj czasu przeszłego. Zaraz się mu się zrewanżuje, bo coś mi się wydaje, że to będzie bieg. No, no, no. Zatem fajnie się gadało w tych krzakach, bo żeśmy po prostu... Ha, położyłeś go? Położyłem. Koniec, nie będzie mi ktoś tu Roka zabijał. Jeszcze jego kuzyn, prawie bratobójca. Ktoś wali ze snajperki, to z naprzeciwko, uważaj, Rokens. Wiem. Ty masz lepszą optykę niż ja. Nie, ja teraz mam zwykły kolimator, wiesz? Aha, dobra, sorry. Nic, mamy to... Tutaj mamy zczyszczone. Ja będę uważał na schody. Ja pierdolę te schody. Kurde, władowałem całe magazyny. O, sanawa bić. Pierdziele, no. Uderzeniowy, nie? Robi swoje. Uderzeniowy, wiesz, gdyby to był normalny, to zdążyłbym jeszcze aktywować C4, bym go zabił. Aha, on no. Tak biegł? Tak biegł, no, no. Uważaj, tam będziesz... Uderzeniowy swoje robi, dobra, to ja na zwiat znowu. Kurde, mała mapka nam się trafiła, to nie będzie się dobrze gadało, ale... No musimy jakoś sobie tutaj... Kurde, znowu Berdol. Ja pierniczę. Berdol, ojca, Adam, dlaczego? Bo Rok mam swego współpracownika, równie sympatyczną personę Adama i kuzyna, również gościa, którym pomaga, Adama. Tak jest. Renata sobie pobyć prosto. Się nie ma co dziwić, mój syn, wiesz, jak mówię, że gram z Adamem, to się pyta z którym, bo też, wiesz. No tak. Co tu się wyrabia, powiem ci, stary, to jest po prostu... Ja po prostu nie mam pojęcia, ale nie widzę na to innej możliwości. Właśnie zneutralizowaliśmy cel czarny. Kurde, zaś nie zdążyłem aktywować. Ja pierdzielę, no. Nie, no, C4 dla ludzi to jest masakra. Ostatnio mi się udało ciebie na materiale, kurde, te. 6-1-C4, to było zajebiste. No. Obrzydliwie grube właśnie, pamiętam. Dobra, jestem przy tobie, masz tu ammo. Bronię ci dupę. Wiesz co, ja stoję przy fladze. No to co z tym Hobbitem, ty mi powiedz, stary? Wiesz co, ja... Usiłam oglądać wszystkie, wiesz, filmy Petera. Ze względu na to, że one są przesycone RPG-ami. Zawsze po jakimś seansie, jakiejś części, czy to był Władcy Pierścieni, czy właśnie pierwsza część Hobbita, miałem ochotę sobie poszpilać w jakiegoś RPG-a, wiesz. I no oczywiście bajkowość, majestatyczność, przepiękne efekty specjalne, które powiem ci w pewnym momencie zaczęły mnie już swoim przesytem męczyć nawet. Aha. To nie zmienia faktu, że no bawiłem się na kinie bardzo, bardzo, bardzo dobrze, nie tak dobrze jak na Wilku z Wall Street, chociaż może niepotrzebnie tutaj tematy porównuję, bo to kompletnie inny gatunek. Ale to są filmy z kategorii, na które musisz iść do kina, bo doświadczając tego obrazu w domu, no wiesz, pozbawiasz się wielu atrakcji pokroju audio między innymi. No. Jednak Hobbit to jest przede wszystkim niesamowicie, jest fenomenalnie opowiedziana historia, taka czasami powolna, jakoś nie nabierająca straszliwego tempa, ale... Kurde, utknąłem w jakimś miejscu, w którym być nie powinienem.
No kurde, mol. Wyszedłem poza obszar mapy i nie wiedziałem, jak trafić z powrotem. To jest baśń jakby, nie? Chociaż nie opowiedziana takim językiem totalnie dla dzieci, ale jednak baśń. Mhm. Ja sobie znajdę jakieś spokojne miejsce, bo to... Dobra, masz tu ammo. Ale i tak uważam, że jesteś trochę wysunięty. Ja pójdę maksymalną lewą flanką, bracie. I postaram się ich tak bezczelnie okrążyć z myślą o B. Ja powinienem tutaj wziąć karabin szturmowy, ale... Ale jakoś tak... Jestem przyzwyczajony do tego... Jezus Maria, tu granatniki za to grają główną rolę, widzę. Tak, właśnie dostałem... pysk od jednego. Nie, no ale wiesz, no to jest przede wszystkim stuprocentowy film przygodowy z dialogami, które chce się słuchać, chociaż motyw miłości, wiesz. To jest taka mega kuriozalny mi się wydał i troszeczkę taki z dupy z czapy, tym bardziej, że w książce nic o tym nie ma. Wiesz co, już nie pamiętam, kuźwa, pieprzo. Graj tu bez minimapy na tym, na ograniczonym polu, no. Tak, i zawsze wybiegnę gdzieś poza obszar. Nie, tu nasi, wiesz, ja już raz swojego zabiłem, nie? I przed chwilą jednego poraniłem. Jeszcze te znaczniki, gdyby chociaż one się pojawiały jakoś od razu. No, ale to ja mówię, to te znaczniki się pojawiają tylko na dowódcach drużyn z opóźnieniem. U pozostałych chodzą dobrze. Cholera wie, no to ja nie mam tak złota. Dobra, wsadziłem, uklękłem sobie na apteczce kolegi, właśnie leczę odbyt. Dobra. Shit. Odłamkowy, no. Tym razem granatnik. No, mała mapa. Może trochę przesadziłem grę z wiadowcą, ale cholera, niech będzie. Wiesz co, właśnie o jeszcze jednej rzeczy a propos Hobbita chciałem z tobą porozmawiać, że musisz mi przypomnieć, już teraz nie pamiętam, jak sytuacja wyglądała w trylogii z naciskiem na moją ulubioną drugą część, czyli Dwie Wieże. Okej. Ale zarówno jeśli chodzi o Hobbita pierwszą i teraz drugą część, ten film jest kompletnie bezkrwawy. A pamiętajmy, że Tolkien, tak samo jak Sapkowski, to jest dark fantasy. Ponure, brutalne, wulgarne, ociekające krwią. Znaczy jest to Hobbit na pewno, nie? Aha, no chyba, że Hobbit to nie jest dark fantasy. Nie, Hobbit na pewno nie. Natomiast te pozostałe części, wiesz, to była raczej taka opowieść podróżnicza bardziej niż jakiś tam... Oczywiście dochodziło do walki, to w filmach widać wyraźnie. Natomiast ja to jako taką... Zresztą nie bez powodu Hobbit ma w podtytule coś tam, coś z podróżą, już nie pamiętam dokładnie. No tak, ale brakuje mi tego po prostu krwi w RPGach, no. Nawet jeśli to są filmy, a nie gry. Tym bardziej, że wszystkie gry oparte na Hobbicie, z pominięciem tych takich, wiesz, maksymalnie przygodowych dla młodszych odbiorców, to była ciężka jucha, no. Wiesz, nawet jak była scena w jedynce pierwszego Hobbita, jak tam temu królowi goblinów brzuch zostaje rozpłatany, to też nic. Jakaś woda w ogóle. Ja wiem, orkowi jakaś czerwona krew, no to spoko, nie? Jakoś tak, wiesz co, nie zwróciłem na to uwagi. Brakowało mi tam, wiesz, takiego troszeczkę... Nie mówię już tak, takiej przesadzie typu Dragon Age, w ogóle flaki, cząsteczki, wiesz, na twarzy. To też ma swój chory urok. No. Cokolwiek, żeby chociaż te miecze były brudne, kurwa, chociaż z błota, no. No, nie zwróciłem na to uwagi, zupełnie... No, pewnie jest tak, jak mówisz, no. Wiesz, ty jesteś spokojny. Nie oczekujesz juchy. Czemu nie? Ja tam lubię, jak się czasami krew wyleje gdzieś co nieco, no. Jezusie drogi, no. Kurde, to w tej mapie to by ci pasowała taka sytuacja. Wiesz co, na tej mapie ani pogadać nie mogę, ani postrzelać nie mogę, kurde. No. A wiesz co, mi się fajnie z tobą gada, ale jestem niepoprawnym optymistą zawsze. Jak to mówiła moja mama, zawsze potrafiłem się pocieszyć. Pierpalać od roka szma. Ale nas gościu pozdejmował. No. Ale brzydko.
Dobra, pierdziele, biorę jakiś karabin, będę cię popisywał. No to fajnie, że wreszcie będziesz brał karabin na wojnę. Spoko, może ci się przydać. Dlaczego ja nie mam celownika, o co chodzi tutaj? Dobra, spokojnie. My, jeszcze jest przed nami długa droga, żeby się odkuć. A co, zmieniło ci ustawienia po kawę, tak? Tak, tak, mam snajperkę tylko z tym, z mechanicznym celownikiem. Zabiłem jednego gościa, żeby było śmieszne. Dobra, przejąłem tutaj dla nas B. Dobra, jak tam alfa na alfę tracimy. Ja widzę tylko wrogów, kurde. Ja też! Bo ekipa z drużyny też nas bierze ładnie. Dlatego ja nie mam nic, po prostu. Duży zasięg. Nie, tak, duży zasięg, poproszę na szóstkę chociaż. Grzenie, lufa, pomocę, dwójnóg, nie. Jezus Maria, ależ ja jestem... Dobra, spoko, spoko. Spoko, rozkręcamy się. Okej, okay. Żyję. I tu kurde, ta padaczka po uratowaniu życia. Broń się trzęsie cała. A, tak, 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 tak. Dobra, mamy to, chociaż ekran mi tak chodzi, że wolałbym zginąć niż o to patrzeć, ale już... Pójdę na górę. Tu nic nie ukrywam. Teraz jak raz to kurde, jak normalnie ginę 3 minuty, znaczy 3 sekundy po respawnie, to teraz schodzę kurde z tą trzęsiawką. Aha, aha, aha. Traf tu, kurde. Cel Charlie utracony. Dobra, kogoś zabiłem, ale tylko dlatego, że szedł za mną tyłem. Na zdrowie, oś. Na zdrowie. A, no tak, bo Renata kicha. Ja ją słyszę wyraźniej niż ty, bo to masz słuchawki, no. Tak, tak, nie, ja tutaj celuję i staram się tutaj, wiesz, jakiegoś fajnego killa zdobyć. Pełne skupienie teraz nagle, co? Pewne, nagle, wiesz. Nie, bo gra snajperem też czasem lubię, tam w trójce mi nie najgorzej szło. Kurde, no. Ale tu jest jeden snajper, który jest dobrze ustawiony, on zna dobre miejsce, jestem pełen szacunku, ale mnie wkurza niepomiernie. Jimbo się nazywa i on mnie tyle razy już złożył, znaczy dwa razy mnie złożył, jakoś tak zapamiętałem. Aha, rozumiem. Że ludzie ubóstwiają grać SRR-61. A co to jest? Ja... Snajperka. Też wygląda jak ciężka tak, pancerna. Tak, 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 tak. Ja tutaj stwierdziłem, zauważyłem, że... Jezu, no zasłania mi ten karabin wyborowy. Może zwinił się w zabawie. Czy mam coś ciekawego? Optykę? Ja wam dam, kurde. Nie mam żadnej optyki. Sosa. Dobra. Trzeba pilnować tych naszych snajperów. Mhm. Bo oni mają szansę ustrzelić tych... Kurde, z każdej strony, no. Ja pierdzielę, gdzie się nie ustawię, to jestem na otwartym terenie. Ale dobra, 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 dobra. To bardzo nie fajnie. Tak czy inaczej, podsumowując, Hobbita uznajemy go na plus, tak? Bardzo, bardzo, bardzo na plus. Tak jak mówię. Bawiłem się. Bardzo dobrze byłem ze szwagrem akurat w kinie z Bartkiem, z kumplem z Afganu. Byłem na... właśnie na Wilku z Wall Street. Uważam to za dwa bardzo fajne, długie, udane seanse i serdecznie polecam. Nie, nie, nie. Nie będziecie się na pewno źle bawić. No ja też się dobrze bawiłem. Też się dobrze bawiłem. A twoja żona pewnie nie jest fanką takich produkcji jak... Znaczy, właśnie cieszę się, że Perla lubi taki gatunek filmów, który mi jest najbliższy, czyli dramaty. Dramaty jakieś obyczajowe, dramaty psychologiczne, tragikomedie. To jest nasz ulubiony gatunek. A filmy fantastyczne, filmy sensacyjne to nie tak średnio. Z kolei ja też bardzo okej, okay, nie? Ale z kolei też lubimy horrory razem oglądać. Horrory i komedie.
Także ona sensacja fantazy. Nie za bardzo. A ja w sumie praktycznie. Strzeliłem swojego, bo mu się znacznik pojawił z opóźnieniem. No, ale zorientowałem się, że to on i przestałem strzelać, ale on mnie zabił. Cholera. No, ale też wydygał, pomyślał, że wiesz. Nie, bo ja też jestem szefem drużyny, to samo widział, więc ja nie mam do niego pretensji żadnych, ale... Boże, co za beznadziejny kapel. Zabiliście dwa same. Dobra, to ja teraz dla jej sobie wezmę może technika. Pobawię się. Chodźcie szmaty, mam RPG. Kurde, wieczone, no. Może ja nie jestem fanem tego S... Ja używam S... Strasznie mi chodzi ta spluwa. Jestem technikiem i nie mam ciężkiej rakietnicy. SAR 21, no. What the fuck? To będzie to. A ty, nie masz tego? Srać już. Ja sobie na razie tak już wesoło testuję, jest sympatycznie. Dobra, dobra. No to może szturmowce. Skoro już tak sobie rozkosznie wszystko testujemy, biorę trójkę i pokażę im, co potrafię. Nie wiem, 416 jakoś lepiej mi się strzela. Ja bym zacząłem nadrabiać te straszne rzeczy. Ja właśnie widzę, kurde, że lepiej to ze... ładnie mówisz. A skończyła mi się amunicja, uwierzysz? Ale jaja, no to tyle ich przełożyłeś, to co się dziwisz, no. Ja muszę zgarnąć od kogoś spluwę. Bez jaj. Nie wiem, nie mają broni, kolesie. A pozostał mi Rex do zabawy i... Czekaj, to wezmę tego wsparcie i dam ci ammo. Stój tam bezpiecznie i... Dobrze. Masz. Dzięki. Nie ma problemu, trzeba było tak od razu. No to co? Ja pierdzielę! O kurde! Jeb. Tu nie ma bezpiecznego miejsca jednak. Nie ma gdzie się odlać nawet, no. Ja cię sonę. A w sumie gdyby się tak spiąć, to jesteśmy w stanie wygrać pewne rzeczy. Jeszcze... No, nie ma tragedii. O, złoty pakiet. Szlak by trafił. Cholera, chyba cię zabiłem. Niechcący. Spoko. Ja w ogóle jestem na tej mapie. Nie, to nie mnie. Dobra. Jestem tutaj. Dobra, idę z tobą. Ładnie. Się naciął, nawet nie wiedziałem, że... Kolejny jest! Dobra, padł. Tu trzeba trzymać ten budynek. Szwale. A cholera, no. Którędy? Zaraz, nie. Cały czas, wiesz, moja dwunasta, wiesz, od mojego trupa. Znów kolejny chciał wejść to małe okienko tego budynku. O ta. Dobra. Dobra, to ja idę na to. Taktycznie nagle zrobiło. Rozrzucam te apteki, gdzie tylko mogę. Jezus Maria, ktoś rozwalił ścianę mi tuż przed oczami. Nie fajnie. Podleczyłem się. No ładnie tam, kurde, wytrzymujesz. Jakby co, to jestem samo za tobą. Szabę. Kurde, pieprzona ściana. Za nami. A nie, dobra, pomyliłem się. Kurde, niewidzialne ściany, to jest po prostu radość. No.
wiesz, gościu wrzucił granatem w jakiś tam, nie wiem, też ścianę. Ta ściana wybuchła i pokazałem się ja. I potraktowałem go z LKM. A fajna scena. Wiesz, rozpakował prezent na tej zasadzie. Panie Rojens, chyba prowadzimy? Znaczy prowadzimy ilością punktów. No. Panie, bo znów tak na Jana to wygrać. Bo znów trafiliśmy na ekipę, która bardziej jednak ciśnie tutaj w fragowanie. Dobra, wszyscy cisną na to, a... Jezu, szturmem. Dobra, gdzie jest to? Właściwie nie pamiętam dokładnie o tym. Się tym zrobił, cholernie. Co jest? To było? Zdziwiłem się. Chryste, panie. Byłem pewny, że kolesia przez głowę przetrzepałem. No dobra. Co jest? Co się stało? Może konsola znowu? Nie, właśnie nie. Nie mogłem się ruszyć. Znów wyjąłem, wiesz, C4 i nie mogłem się ruszać. Kurde, jakiś bug? No, C4. Straciliśmy C. O kurde. Kurde, granat pod tyłek wyleciał. Ach. No dobra. Dobra. Nasz. Nasz. Trzeba nauczyć rozpoznawać tych ludzi po tych. Tam jest ich pełno. No jak? Przecież trafiłem go w głowę, no. Nie wierzę po prostu. Mhm. Może nie trafiłem. Brakuje mi też tych indykatorów trafień. To się jednak przydaje, kurde. No, dokładnie. Możesz skorygować trochę strzelanie dzięki temu. No. Nie inaczej. Dobra, mamy A i B. Dobra, jadę z tobą na C. Na wariata, tam się wpierdzieli. Osłaniaj mnie. Ładnie. Nie mogę tu za długo stać, bo mnie zaraz uważaj. Po lewej masz. Dupa, zginę. Tam jest jeden gościu przy fladze. Trzecia ja może być nasza. Kurde, padłem na twarz, ale myślałem sobie, ja pewnie ten lag i dostanę. I sekundę później dostałem już siedząc za tym. A, no, witaśnie. Oni chcą flankować nam A, cwaniaki. No to ja im to wyperswaduję. Straciłem ten... flow. Dobra, mamy AB. Wcześniej było fajniej, było więcej dymu i tak close quarterowo się zrobiło. Tak. Miało to swój klimat jak najbardziej. Ten dym podział cały. Shit, za dużo ich tu było. Dobra, cały czas mamy dwa punkty. Trochę się boję strzelać przez te wyrwy w ścianach, bo nigdy nie wiesz, czy przeleci kula, czy wiesz, czy się... Mm-hmm. Zahaczy na jakimś tym. Na jakiejś krawędzi. Jezu, przepraszam, no patrz, no kurde, zabiłem. Ale to już przez nieuwagę go zabiłem. Dobra, trzeba się skupić, bo... Strasznie nowy się odkryty ten teren zrobił. Kurde, tak fajnie było z tymi. Cały czas atakować trzeba to podwórko, wiesz. Z uporem maniaka. Tu nikt nikogo nie leczy, kurczę, nie mamy tylko. No właśnie to jest problem, wiesz? Mm. Shit. To jest problem spory, bo... Remis. Przez tą... Jest remis? Remis, 104-104. Dobra, 103, dobra, ciśnijmy. To jest problem, bo przez te apteczki, przez te durne defibrylatory, wiesz... Mm. Nie możesz, kurczę, 25 punktów. Komu się chce życie ryzykować, wiesz, dla 25 punktów? No.
No tylko członkowi twojego teamu, którego... którego dobrze znasz. No. I który po prostu wie, że jak cię nie uleczy, to straci przewagę na polu, bo traci firepower w teamie. Shit. Musisz być strasznie dziwnie zlokalizowany wobec flagi. Byłem za blisko i mnie przestało mi naliczać punkty. Dobra, mamy wszystkie trzy. Wiem, stary, wiem. Teraz nagle zacząłem ludzi zabijać. Trzech pod rząd. I o to chodzi, no. Przejęcie flagi. No byłyby ja, gdybyśmy to wygrali. No stary, stary, wiesz, to się musi wydarzyć, kurde. No. Czekam, kurde, dwie sekundy, żeby się znacznik pokazał. Bo nie wiem, czy to sojusznik, czy wróg. Się okazuje, że wróg i stracę okazję, żeby zabić gościa. Dobra, przejmują nam C Rokens. Przejęli. Chamy. Trzeba im to, kurde, tam uciąć. No, zrobili się nerwowi. Shit. No. Prawidłowo, kurde. Przyciśniemy ich przez wyżymarkę. Jeszcze. Kurde. Idę przejąć flagę. Potrzebuję wsparcia. Jestem daleko, ale idę. Ale ja, jakbym to przejął, to wygramy. Kurwa, jak ja to przejmę, to wygramy. Mamy, kurde, mamy to. Ja tu siedzę, nie ruszam się. Obce czteruję tutaj wszystko. A, dobra. Teraz mnie zabili, po tym jak przejąłem flagę. Tak, 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 tak. To jest to... One man... Jak to się mówi? Bohater jednej akcji, czy coś takiego, nie? One action hero. One action hero. Wygramy to, co? Ale jaja! No kurde, po tym co się działo na początku. Ale tak samo było ostatnio w moim materiale. Łoili nas non-stopa i tak żeśmy wygrali. Bo to jest właśnie play the fucking objective. Chcesz fragować, to iść do innej gry, no. Ale wiesz, na tym polega różnica między graniem i gadaniem, opowiadaniem. Wiesz, to się nie da po prostu dobrze zagrać. Gadaj opowiadając historie różne, bo po prostu się nie możesz skupić. Mam nadzieję, że w tej grze, w tej... O shit. Że w tym nagraniu było to widoczne, nie? Różnica w osiągnięciach, kurde. Ale jazda, żeśmy to wygrali, to jest coś niesamowitego, no. Super Rokens, widzisz, no. No, ja cię pierniczę. Wiesz, ludzie jak widzą, że Rock'n'Roll wchodzą na serwer, to mówią: o Jezu Chryste, zaś nie będą grać, tylko będą gadać, nie? A co? Klapsik? O, no. Ja cię sonę, ale to było zadziwiające. Ja w życiu bym się nie spodziewał, świetnie to poszło. No dobra, dzięki. No Hobbita żeśmy umówili trochę, ale tak. To jest, kurde, ten materiał jest dowodem na to, jak ciężko jest opowiadać historię i grać w Battlefielda. To jest po prostu... To jest... No ale to, co tu można gadać, nie? Ja wolę, żeby w ocenie widzów lepiej wypadł ten materiał z gry jako vlognik niż jako materiał wideo z gry. No tak, to masz rację. No, 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 o to chodzi, o tło. Kochani, no. Serdeczna tarcza i broda. Tak jest, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hejas. Pa, pa.